Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 2. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Bardzo dziękuję za tak liczną ilość komentarzy. I to komentarzy bardzo na temat filmu, a nie takich, że o, jestem piąty, jestem szósty. Bardzo dziękuję za tak dużą ilość komentarzy pod ostatnim odcinkiem z Forza Horizon. Było ich aż o 100 więcej, albo i nawet więcej niż w poprzednim odcinku, gdy o tym wspominałem. W poprzednim odcinku, niż tam przedostatnim odcinku, jeszcze wcześniej. Było prawie 500 komentarzy, na obecną chwilę jest tych komentarzy 483. I słuchajcie, takie małe sprostowanie odnośnie ostatniego filmu. Tutaj poczytam parę komentarzy, bo pisaliście mi o tym, że... Znaczy, jedna osoba bardzo słusznie mnie tutaj poprawiła. Może ja znajdę ten komentarz, może nie. Ale ja w poprzednim odcinku mówiłem bardzo dużo o moim Volvo V50. Wypowiadałem się na ten temat i też mówiłem po części o tym, co pojawiło się też na moim vlogu, czyli ostatnim, czyli no, te problemy z lakierem i tak dalej. No i wam pokazałem właśnie, jak to wygląda. Myślałem, że wrzucę jakieś zdjęcia teraz na ten odcinek, bo też o to pytaliście, ale po prostu zrobiłem vloga i pokazałem wam, opowiedziałem jeszcze raz osobom, które nie były na tym odcinku z Forzy, jeszcze raz opowiedziałem tę historię. No ale wy już wiecie, o co chodzi, także spoko, nie? Więc tak, tutaj jedna osoba, nie potrafię znaleźć tego komentarza teraz, ale ja go pamiętam doskonale, bo jedna osoba mi tutaj bardzo słusznie poprawiła, że moje Volvo V50 nie jest zbudowane na ramie Forda Focusa, tylko jest zbudowane na płycie podłogowej, a to jest znaczna różnica. No ja nie potrafiłem znaleźć tutaj takiego słowa odpowiedniego, a też zapomniałem, że też nie jestem jakimś magikiem, jeśli chodzi o motoryzację i po prostu nie wiedziałem, że płyta podłogowa i rama to jest, to są dwie odrębne rzeczy. Po prostu. No i co w tym takiego nadzwyczajnego? Tak naprawdę motoryzacja to jest tak rozległy temat, że no nie ma chyba człowieka, który by wiedział wszystko o wszystkich możliwych modelach samochodów. Więc ja też nie jestem alfą i omegą, no ale niektórzy nie potrafią tego zrozumieć, no ja nie będę się kłócił, ale właśnie ta osoba w bardzo uprzejmy sposób mnie poinformowała, wiedząc właśnie o tym, co ja teraz powiedziałem, że nie każdy jest alfą i omegą, nie każdy wie po prostu wszystko. I po prostu mi powiedział: Lucek, to nie jest rama, tylko płyta podłogowa, coś tam, ale nie było na tej zasadzie, że o, Lucek, ty gamoniu, Boże, że nie wiesz, o... Ty, w ogóle taki siaki, owaki, unsub, dislike i w ogóle... Nie, no właśnie to było na takiej zasadzie, że ja się poczułem po prostu bardzo mile potraktowany. Tak jakby ktoś po prostu wiedział więcej i chciał mi tą wiedzę sprzedać. I to było bardzo miłe z jego strony. Co do komentarzy... A dzisiaj będziemy tej radiostacji słuchać. Horizon XS, tak się nazywa, bo przed chwilą leciała bardzo fajna nutka. Mam nadzieję, że jeszcze nam się tutaj trafi. Jeszcze był tutaj taki komentarz, który uzyskał sporo lajków. Tak, Subaru RX STI 2006, marzenie, ech. Nexnowski TV, róbcie łatwiejsze techniki do czytania. Czy będę kontynuował serię z The Crew? Remi się pyta. Nie, The Crew odinstalowałem całkowicie. Czy Storm Island to dodatek? Tak, pyta Maciek Elo. To jest dodatek, ale mnie on specjalnie nie interesuje. Punk 186, zresztą Punk 186 to jest widz, którego muszę bardzo pochwalić, bo pojawia się praktycznie na moich filmach. Ja wiem, że nie wszyscy, na wszystkich moich filmach, ja wiem, że nie wszyscy z was mają na to czas i może chęć oglądać wszystkie moje serie, ale no, ja tego od was nie wymagam. Ja po prostu chcę, żebyście wbijali na serie, które naprawdę lubicie i które lubicie oglądać w moim wykonaniu. Ale to jest Punk, to jest osoba, która wbija i komentuje moje filmy praktycznie cały czas, wszędzie. Praktycznie każdą serię ostatnio, więc ja naprawdę muszę mu za to podziękować. I no, głupio by było, jakbym po prostu takich osób nie wyróżniał na moim kanale, prawda? Więc jego wyróżniam. A, jeszcze jedno. Jeśli chcecie kupić sobie taniej gry, to zajrzyjcie na link w moim opisie.
w markecie G2A możecie kupić bardzo tanio gry, jak chcecie. Bo naprawdę, ja ostatnio tam sobie kupiłem grid, tego pierwszego grida takiego, Race Driver Grid, tak się nazywa. I będę z niego chciał coś tam ponagrywać, z driftu szczególnie. I kupiłem go za jakieś 6 zł. 6 zł! Nie wiem ile normalnie jest tam, ale widziałem, że można go kupić za 3 dychy albo 4 dychy. A tu 6 zł, no to chyba jest różnica, prawda? Szkoda, że tych starszych gier na przykład nie można kupić, bo większość tych starszych gier jest po prostu na kompaktach. Której generacji jest moje Volvo V50? To jest rocznik 06-07. To jeszcze nie jest... jest przed liftingiem po prostu. Nie ma tutaj jakiejś konkretnej generacji, po prostu jest nazwa V50. V tam, nie wiem, 40 to jest inny samochód, a V60 to już jest inny samochód. Nie ma tutaj takiej generacji, że generacji po prostu są nazwy modelowe i tyle. No, więc tak to wygląda. No i jeszcze najważniejszy komentarz Nothing Here napisał, żeby Chevy wymawiać Shelby, a nie Chevy. No ja zawsze wymawiam Chevy. Nie, i jeszcze bardzo dużo z was pytało się mnie, kiedy zrobię Forda GT500. No i tutaj jest takie pytanie, czy w Fordzie mamy więcej Fordów GT500 niż jeden, czy tylko jednego? Bo jest Ford GT500 ten nowy i jest Ford GT500 ten stary. Ja bym bardziej był przychylny przetestować tego nowego. Ja pewnego razu jechałem sobie właśnie na Multiku. A właśnie, skończył mi się abonament tutaj i nie mogę grać już na Multiku. To taka informacja. Będę musiał sobie wykupić, ale sobie wykupię, bo w Fordzie fajnie się gra na Multiku. Muszę wam powiedzieć, że szkoda mi pecetowców, którzy grają tylko na pececie w wyścigówki, że nie mają Forzy. To jest straszne. Wiem, bo ja też tak mam. Dobrze, Modern Muscle, coś takiego jest? Jest, Modern Muscle. I jeszcze... Classic Racers, Group B Monsters, to nie, Cult Classics, Rare Classic, no i tylko RWD nas interesuje, żeby sobie zawęzić te pole poszukiwań. Retro Muscle jeszcze powinno być i US Street Muscle, American Racers, no i myślę, że teraz powinno nam wyszukać. Boże, jaka torpeda! Szukamy ogólnie tak, szukamy Mustangów. Chevy GT500, to powinno być gdzieś tutaj. Jest, i jest właśnie to Chevy GT500. Ja widziałem jak na Multiku jedna taka drużyna jeździła tylko tymi Fordami i normalnie wymiatali. Nie wiem jaki oni mieli tam tuning, ale dzisiaj inaczej niż w stosunku do poprzedniego odcinka będę tuningował samochód od początku do końca. Dlatego, że daje mi to więcej satysfakcji. Pisaliście też o właśnie o Fordzie Transicie, żeby go sobie porobić. Zobaczymy. No i tutaj patrzę Maserati. Tutaj już chyba nie będziemy mieli... ojej, jeszcze są... A tego Hemikudę już patrzyłem. A tu jest samochód. To są dodatki same. To jest Hemikuda z Fast and Furious. Bardzo fajne malowanie. No i o kurczę, 2000 GTR jest dostępny do kupienia, bez dodatku, wow! Mamy Pontiaca, ja już za daleko zaszedłem, wiem. Kupiłem sobie Chevy, nie wiem czy pokazywałem na odcinku, zapomniałem już. Ale Cobra jest świetna i kosztuje krocie. 810, wow, ja już mam 749 tysięcy kredytów, a jak kupiłem właśnie Cobra, to byłem całkowicie spłukany. No dobra, tylko co, kupimy GT500, jest widocznie tylko jeden GT500, ten nowy, z 2013 roku. Przetestujmy ten wóz, sprawdźmy, no jak mówiłem, nie będę tutaj kupował, znaczy brał tych tuningów już gotowych, stworzonych przez graczy, a to dlatego, że nie. Fajne wytłumaczenie, dobrze, myślę, że, no tak no, GT500 zawsze mi się kojarzy z kolorem czerwonym i czarnymi pasami. Nie wiem, czy tylko mi kolorem niebieskim, bo to są kolory producenta, ale czerwony z czarnymi pasami mi się zawsze tak kojarzy. Samochód kosztuje 49 tysięcy kredytów, gdzie ja mam 700 ponad. Wiecie skąd się biorą te kredyty na moim koncie tak naprawdę? Biorą się z tego, że mój DriveAtar też ściga się z innymi graczami i zarabia dla mnie kasę. Za każdym razem, kiedy ja wbijam do tej gry,
mam nową kasę do odebrania. I tym bardziej, jeszcze bardziej szkoda mi graczy PC-towych, którzy nie mają Forzy i nie potrafią w nią grać. Znaczy nie mogą w nią grać, bo na PC-cie nie ma Forzy, no. Ja nie czuję się w ten sposób jakiś lepszy czy gorszy. Chodzi o to, kurczę, no nie pojeździłem tym samochodem na stoku. Chodzi o to, że Forza jest świetna, ale jeśli zadacie mi pytanie, czy warto kupić konsolę dla tej jednej gry, no to musisz się zastanowić konkretnie. Ja powiem szczerze, ja kupiłem konsolę Xbox One, dlatego że po pierwsze Forza, a drugi powód to wcześniej wydany NFS 2015 na konsolę. Ja chciałem przetestować tę grę wcześniej i chciałem ją przetestować na konsolach. I powiem wam, że ja ani razu odkąd NFS wyszedł na pecety, ani razu nie zagrałem w tę grę na konsoli, dlatego że na konsoli nowy NFS działa okropnie i to nie jest wcale wina gry, to jest wina konsoli, która jest słaba. Dlatego no, każdy z was musi się zastanowić, czy warto kupić dla jednej gry tę konsolę. No, ja powiem szczerze, jarałem się Forzą od zajebiście dawna, jak tylko pierwszy raz zobaczyłem jakieś tam pierwsze odcinki na YouTubie. Po pierwsze, tę grę ogląda się świetnie i gra się w nią świetnie. To nie jest jedna z tych gier, które, wiecie, ogląda się na YouTubie fajnie, ale jak zagrasz, to jest kupa, no nie? Ja na przykład nie lubię takich gier przygodowych jak The Last of Us, które, no, idziesz po prostu korytarzem i tyle. Ona jest zajebista, jest fajna historia i ja z wielką chęcią obejrzałem ją u takiego youtubera jak Rock na przykład, no nie? Bo on to fajnie prowadzi, ta historia jest super opowiedziana. Ale znowu nie mógłbym w nią grać, bo ja lubię swobodę, no nie? Jak mamy w Fordzie na przykład, jak mamy w GTA, jak mamy w tego typu grach. I tego tam nie ma, tam jest historia, idziesz i to się fajnie ogląda w odcinkach na YouTubie. Natomiast Forza i fajnie się ogląda, i fajnie się w to gra. A jest na przykład taka gra, jak ostatnio sobie zacząłem grać Overwatch. Dostałem kod i sobie zacząłem grać i powiem wam, naprawdę Overwatch wciąga niesamowicie. Ale gdy znowu oglądasz Overwatcha na YouTubie, no to o co tam chodzi? No, parę gości biega w kółko i się rozwalają, no. No to tak, no nie wiem, no mnie to jakoś nie przekonywało. Ej, fajnie ten Chevy lata bokiem, naprawdę. Ej, nie chcę stworzyć znowu takiego odcinka, w którym będę gadał o czymś innym niż o grze. Naprawdę, ale tak się może zdarzyć, bo te odcinki z Forzy już nabrały trochę takiego charakteru, że mówię o wielu różnych rzeczach, a nie skupiam się za bardzo na graniu może. I w sumie w ostatnim odcinku, jak jeździłem sobie Subarką, wyszło mi to troszeczkę na zdrowie, dlatego że wygrywałem wszystkie mistrzostwa bez żadnego problemu. No trochę tam używałem tego cofania, prawda? Ale ogólnie rzecz biorąc, udało mi się wszystko wygrać, a czasami jak po prostu skupiam się na tej rozgrywce, to jest mi bardzo ciężko. Inna sprawa jest taka, że dla tamtej Subarki wybrałem sobie tuning, opatrzcie na to, wybrałem sobie tuning już gotowy. A dzisiaj będziemy tuningować Chevy GT500 całkowicie od podstaw. No może nie całkowicie od podstaw, którą my tu mamy klasę? S1! To jest w klasie S1! Wow! A w ogóle to jest... oglądaliście chyba film NFS, prawda? Need for Speed. Nie wiem, czy to było dokładnie w filmie NFS, ale chyba właśnie w filmie NFS było tak, że... był tam jakiś chyba... Ford, czy to było Chevy GT500, nie pamiętam. Był tak czy inaczej ten model poszerzony i przerobiony na 1000 koni mechanicznych. I ja myślałem, że to jest po prostu zrobiony samochód na potrzeby filmu, że to jest jakaś replika albo coś w tym rodzaju. Nic bardziej mylnego. Samochód jest w rzeczywistości i no ogólnie można go sobie gdzieś tam... O, moment, tu mieliśmy jakieś zdjęcie. Już zapomniałem, jak się zdjęcia robi w Fordzie. Wracam do tej naszej stacji. Samochód jest w rzeczywistości, jest prawdziwy. I w tym filmie on też wymiata. W ogóle film Need for Speed był świetny. A może dzisiaj o nim trochę poopowiadam. O, to będzie dobry temat na odcinek, dlatego że jest powiązany z motoryzacją ten temat. No, tak sobie pomyślałem, że mogę wam o tym powiedzieć. O moich wrażeniach, chociaż ja już ogólnie zrobiłem specjalny odcinek, gdzie opowiadam o tym filmie. No ale chcę powiedzieć teraz o takich aspektach, które też po części są zawarte w samej Fordzie. Nie mówię tutaj
Bo tutaj mamy dodatek z Szybkich i Wściekłych. Szybcy i Wściekli to są... To jest inny film, prawda, niż Need for Speed. Kurczę, ja wam powiem, że ten Chevy GT500 jest na tyle dobry. Mamy tu klasę S1, to jest koks, to jest naprawdę koks. Bardzo fajnie się nim jeździ, fajnie driftuje. Ja bym tutaj spróbował jeszcze ten tuning trochę podkręcić. Więc wbijamy sobie do warsztatu, zobaczymy w ogóle, jakie ten samochód ma opcje. No to jest klasa S1, on nie może jeździć wolno, on jest bardzo szybki. Chciałbym się pościgać z takimi furami jak Aventador. O. To by było coś. No dobra, patrzymy sobie ulepszenia. Muszę pamiętać w głowie, że muszę opowiedzieć o tym filmie Need for Speed, ale to za moment. Patrzymy sobie, o, tutaj niewiele tego mamy, więc mamy regulowany spoiler z przodu. Tutaj mamy spoiler taki. Powiem szczerze, że ten standardowy jest kozacki i nie chciałbym niczego innego. Co mam? O, proszę, co możemy zrobić z maską? Oh, damn! Patrzcie na to! Czy chcemy taką maskę mieć w tym samochodzie z takim mega wlotem? Ho, 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 ho. Nie wiem, ja bardzo lubię w tym samochodzie taką standardową maskę. Ale fajnie, że możemy zainstalować sobie ewentualnie inną. Ten samochód przede wszystkim ma troszeczkę inny kształt z przodu niż tradycyjny Ford Mustang. On jest taki troszeczkę bardziej... wysunięty do przodu jakby, tak mi się coś kojarzy. Ale jest piękny, ten samochód jest piękny. No oczywiście nie będziemy tu robić konwersji układu napędowego. Co do dolotu, możemy dać dwie turbo sprężarki i wtedy charakterystyka samochodu nam się zmieni. Jest bardziej drastyczna, a to jest raczej niepożądane w samochodzie, który ma się ścigać i wygrywać. Dlatego, że w pewnym momencie zacznie nam rwać, a to sprawi, że opony będą przesunięte na granicę swojej wytrzymałości co do przyczepności, więc raczej ja bym nie chciał tutaj instalować takiego napędu wielkiego, hardkorowego. Patrzcie na to, że w Fordzie nawet się poszerzają koła, jest to widoczne. Nawet jak sobie robimy taki tuning w jeździe dowolnej, no to nam się te koła pochylają, czy tam co zrobisz. Ja nie chcę tutaj instalować, albo dobra, zainstalujmy tu z przodu szerokie. Z przodu natomiast nie będę instalował najszerszych, bo to nie ma takiego dużego znaczenia, sensu. Felgi myślę, że możemy zostawić, no moglibyśmy zainstalować lżejsze. I tak, i tutaj wyścigowe opony, no i tutaj właśnie nam wzrasta strasznie statystyka. Ale opony, bardzo ważna sprawa to jest. I jeszcze bym chciał odciążenie tutaj zrobić. Więc to nie to. Tutaj. Ten samochód bardzo fajnie mi się... O, już S2 jest, cholera. Więc tutaj dużo nie mogę zrobić. A chciałbym jeszcze stabilizatory i zawieszenie tym się pobawić. To jest bardzo ważna sprawa. Zawieszenie w samochodzie to jest kluczowa sprawa. I hamulce, no... To jest tak, że no można tutaj wsadzać nie wiadomo co i bawić się w te wszystkie ustawienia co do polepszania osiągów, ale tak naprawdę zawieszenie dla mnie jest ważne, po prostu sterowanie pojazdem. Jeśli pojazd się będzie sterował dupnie, no to niestety przegramy każdy wyścig. Tak naprawdę nie wiem, dalej nie wiem, w Fordzie jak fizycznie, jak tak w odczuciu, co daje ta klatka. Nigdy jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, to już sobie patrzyliśmy. Zawieszenie. No tutaj musimy mechanizm różnicowy. To zawsze można sobie zainstalować, bo to nic nam nie daje do statów. O i tutaj musimy się zastanowić, czy dać... Ale zobaczcie, różnica nie jest duża. Dajmy wyścigową przykładnie. No i sprzęgło. Czas zmiany biegów się skróci, ale... Ja wiem, na razie to zostawię. Spróbujmy coś z mocą tu pokombinować. Ojej. No dobra. Spróbujmy to jakoś tak... O cholera, jasna. Dobra, co nam się tutaj? Prędkość i przyspieszenie. Prowadzenie nam trochę spadnie, ale niedużym kosztem. Dobra, zainstalujmy. Zobaczymy, czy coś jeszcze... Tak, możemy jeszcze tutaj zainstalować, także sprzęgła już tutaj nie wcisnę, sprawdzę czy coś jeszcze tutaj wyciśniemy, nie. Tu nic się nie da już zrobić.
Mógłbym jeszcze opony z przodu zwężyć. Prowadzenie nam spadnie, ale przyspieszenie nam wzrośnie. No dobra, zobaczymy, co ten samochód teraz będzie robił. Na razie tylko ulepszenie, teraz będziemy go tunigować i dostosowywać. Zobaczymy, jak skręca. Opony z tyłu są naprawdę bardzo szerokie. Mamy w ogóle zainstalowane opony wyścigowe. Widzę, że włącza mi się kontrola trakcji. I albo mi się wydaje, albo mamy za szerokie opony, albo coś jest nie tak z tym samochodem. Nie wiem, zaraz zobaczymy, jak się nie będzie jechało dalej. Dobra, cofamy. Mówię, klasa S1 to jest wystarczająca do tego samochodu, ale coś z nim jest nie tak. Nie, zobaczcie na strzałkę obrotów, czy tak powinien się zachowywać ten samochód, czyli coś jest, kurczę, nie w porządku z nim. Nie wiem, gdzie tu coś zrobiłem złego. Myślę, że mogą być te opony za szerokie. Zobaczymy, jak tutaj wygląda start. Moment, wyjedziemy tak na prostą. O. Zobaczmy. No nie, tu się uruchomiła kontrola trakcji. Trochę tam zmielił. Ale myślę, że te opony są z tyłu troszeczkę za szerokie. Mamy tu opony wyścigowe, które już mają niezłe parametry trakcyjne. Ale coś tu ewidentnie nie gra w tym samochodzie. Jeszcze zobaczmy skrzynię. Tak, tutaj możemy sobie pofoglować trochę ze skrzynią biegów, bo czemu on jest zrobiony na prędkość tak hardkorowo? Patrzcie na to, ale dziwnie, co? Dziwna sprawa, naprawdę. Wow. To chyba dlatego on miał bardzo długie biegi ustawione. No tak, samochód ma chyba duży moment obrotowy, ale bez przesady. Dalej ta strzałka się dziwnie zachowuje, ale to tak nie można też brać tego dosłownie, bo może to być jakiś bug w grze albo coś takiego. Tak czy inaczej, twórcy w Fordzie bardzo dobrze starali się odwzorować te wszystkie osiągi samochodów po tuningu i ten, i przed. Ojej, ojej. Dobra, próbujmy trochę nim poskręcać. Co do hamowania, no tutaj. No, skręcanie, prowadzenie jest ogólnie bardzo ważne. No, nie możemy wymagać od muscle cara, że będzie nam pokonywał zakręty jak Lotus Elise. No, bez przesady. Ale jakiś tam komfort przy tym skręcaniu też musi być. Ja takie mam wrażenie, że ten dyferencjał jest ustawiony za bardzo na sztywno, a nie chcemy, żeby ten samochód aż nam tak bardzo driftował. Więc raczej będziemy musieli zrobić ten dyferencjał bardziej luźny. Tak czy inaczej, no jakoś się nim jedzie, to jest muscle car. Na pewno będzie nim dupę zarzucało, tu bez dwóch zdań. Tutaj ja źle zajechałem, ale troszeczkę chciałem spróbować tak o... No, przesiadłem się z samochodu z klasy B. Subaru WRX STI. Świetnej Subarki. I no nią się pokonywało zakręty fajnie. Mieliśmy napęd na 4 koła, tutaj mam napęd na tył. Samochód powinien być troszeczkę bardziej nadsterowny w stosunku do Subarki, ale to też może mieć negatywny wpływ na ogólne prowadzenie. Także na pewno samochód powinien lepiej skręcać, jeśli puszczę gaz, ale ta różnica nie będzie taka hardkorowa jak w przypadku samochodu z napędem na 4 koła, bo tutaj jednak nie mamy tego napędu naprzód i jeśli nawet puszczę ten gaz i trochę dodam go na zakręcie, to rzeczywiście nic się nie dzieje takiego z tym samochodem. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi za bardzo, bo ja nie potrafię tego tak może dostępnie wytłumaczyć, ale tak na moje wyczucie mówię po prostu, jak to wygląda. No, samochód driftuje, ale myślę, że te opony są zdecydowanie za szerokie z tyłu. Za szerokie. Widzieliście, co się teraz działo? Ja teraz zaciągnąłem hamulec ręczny i dałem gaz do końca. Jeszcze sprawdzimy te opcje tuningowe. Dałem gaz do końca i samochód po prostu umarł. Więc ja myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie, jeśli damy te opony węższe, z przodu damy całkowicie fabryczne, z tyłu damy węższe o 1 stopień i damy mu troszeczkę więcej mocy.
On będzie troszeczkę bardziej driftował, ale ja czuję, że on jest zbyt ospały na obecną chwilę. Dlatego tak, opony. I tak mamy tu bardzo dobre opony wyścigowe zainstalowane, więc on powinien sobie dawać radę z konkurencją bez problemu. Tutaj dajemy standardowe. Opony wyścigowe mamy. Jak tam statystyka? No nic tutaj wielkiego zrobić już nie możemy. Możemy coś tam sobie, nie wiem, filtr powietrza, myk. O, myk. I właściwie tyle. Tutaj już 901. Tutaj też nie fajnie. Tam chiptuning chyba mieliśmy, prawda? Ojej. No nie chcę go dawać do S2, no już jak jest w S1, to niech będzie w S1, tylko go sobie troszeczkę podrasujemy w tej klasie. O, proszę bardzo, bardzo fajnie. Jakieś tam kute tłoki, super. Okej, no to co? Teraz idziemy sobie na ulicę. Zobaczymy, co on będzie wyczyniał. No na pewno będzie bardziej palił kapcie, na pewno będzie bardziej wchodził w poślizg na zakrętach. Chciałbym, żeby ten poślizg był w jakimś tam stopniu kontrolowany i chciałbym, żeby te hamulce też lepiej troszeczkę działały. No jednak ja mam wrażenie, że ta buda jest zbyt ciężka w tym aucie, ale nie wiem czemu, czy mi się tak wydaje, czy co, ale wydaje mi się, że ten samochód jest teraz bardziej skrętny. Może ze względu na to, że te opony, że ogólnie tył, że oś napędowa ma mniejszą troszeczkę przyczepność i nie pcha jakby ten samochód przy pełnym gazie tak na, całkowicie naprzód, no nie? Tak jakbyśmy mieli zablokowany dyferencjał, tylko troszeczkę pozwala mu lepiej skręcać. Nie wiem, taki na mój ludzki rozum sobie to kombinuje. Nie muszę mieć w tym prawdy, bo niektóre osoby tak sobie myślą, że o Boże, co on gada za głupoty, przecież tak nie jest w rzeczywistości. Ale ja tak na mój ludzki rozum sobie myślę, że jeśli mamy szersze opony z tyłu, no to ten samochód troszeczkę ma gorsze parametry skrętne siłą rzeczy. Można nim driftować, ale to tego też trzeba wprawić. Okej, drift nie jest aż taki pożądany na obecną chwilę, więc zajrzymy jeszcze do tuningu. Oczywiście, inna sprawa jest taka, że trzeba się też nauczyć tym samochodem jeździć na takim tuningu, jaki będzie. Spróbujmy trochę pomajsterować z tym przyspieszeniem. Tutaj troszeczkę lipa, jeśli te biegi będą zbyt krótkie, no bo nie mam zainstalowanego tego super sprzęgła, ale mam fajną skrzynię biegów zainstalowaną, więc jeśli bym wywalił tą najlepszą skrzynię biegów i zainstalował sobie lepsze sprzęgło, może dałoby to lepszy efekt. Zobaczymy później. Okej, tu mamy coś takiego. Jak to wygląda? Właśnie. Myślę, że tu nie ma co kombinować z tymi biegami tutaj poszczególnymi. One są tak ustawione, niech sobie tak będą. Pochylenie kół. I tutaj już standardowo mieliśmy w tym samochodzie jakieś pochylenie. Możemy troszeczkę bardziej pochylić. Ja lubię, jak samochód jest bardziej żwawy na tych zakrętach. To sprawi, że może troszeczkę też bardziej driftować. To też nie jest tak do końca dobra sprawa, jeśli pochylimy te koła mocniej. Zrobimy taki negatyw aż, bo on potem no, zacznie być nadsterowny hardkorowo. To nie jest dobry efekt. Teraz ta, w ogóle tuningowanie już trwa 30 minut, ja pierdzielę. Znaczy nie samo tuningowanie, no ale ogólnie tak mnie trochę zaskakuje. Z aerodynamiki tutaj nic nie zrobimy, ale możemy się pobawić dyferencjałem. Spin tires. Można było włączyć blokadę dyferencjału, albo żeby się bardziej blokował ten dyferencjał, albo właśnie żeby był luźny. To w trakcie jazdy się to robi. Ustawmy sobie tak. Może takie ustawienie będzie lepsze. I spróbujmy jeszcze tutaj stabilizatory troszeczkę. O, no już są kurcze sztywne. God damn it. Trochę bardziej sztywne. I co do resorów. No tutaj nie wiadomo, jakie wybierzemy sobie, ale to zobaczymy jeszcze, jakie będą zawody. Możemy te resory też ustawić sobie pod konkretne zawody. Co do ciśnienia, tutaj z tyłu można by było troszeczkę z tym ciśnieniem zjechać, ale powiem wam szczerze, że tak naprawdę w tym samochodzie bardzo dobra jest przyczepność. Paradoksalnie, mamy tu ogromną moc i no jak na muscle car, ja wam powiem, że naprawdę bardzo fajnie się nim startuje. Ale też inna sprawa jest taka, że mam zainstalowane tutaj opony wyścigowe, więc samochód ma fajną trakcję. I ciężko mu jest spalić kapcia, sprawić, że opony stracą przyczepność
i będą nas wiodły bokiem samochodu po wszystkich zakrętach w Forzie. Przejdźmy się nim kawałek, tutaj mamy takie miejskie klimaty. Spróbowałem teraz zahamować ostro, nawet jadąc troszeczkę bokiem. Samochód ładnie odzyskał panowanie nad sobą. Na zakrętach trzeba troszeczkę... A właśnie, spróbujmy może całkowicie zablokować się dyferencją. Ciężko. No, bardzo szybko odzyskuje przyczepność. Myślę, że to też za sprawą kontroli trakcji, ale ustawienie dyferencjału też nie jest tu bez znaczenia. Wiecie co? Najlepiej to i tak się sprawdzi dopiero na wyścigach. A tak się składa, że wycieczkę mamy tutaj już w okolicy. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, ale trochę się guzdrałem, przyznam się szczerze, trochę się guzdrałem z tym tuningiem. Ale to dlatego, że chciałem go sobie dostosować. Dostanę 100 tysięcy kredytów, jeśli jeszcze zrobię zdjęcia trzem samochodom. Bardzo przyjemna sprawa. Wiecie co, myślę, że chyba nie będę się ścigał z takimi wozami jak Aventador czy jakimiś tam super egzotykami, bo tutaj się wybiera klasy samochodu, a tych klas samochodów jest tu naprawdę dużo. Twórcy pogrupowali je dość skrupulatnie i mamy po prostu na przykład Modern Muscle, taką klasę, czyli będą same muscle cary, takie nowoczesne. Więc jaki samochód z muscle carów moglibyśmy spotkać? To się zaraz okaże, tak czy inaczej. No ale tak się można przy chwilę zastanowić, jaki samochód spośród tych muscle carów, które są dostępne w grze, możemy spotkać za moment. Pozwólcie, że łyknę sobie herbatkę. Cisteron. Muszę popatrzeć, gdzie ja mam najmniej tych metalów, czy medali. Castelletto jest chyba tutaj. Bardzo blisko. Dobra. Wyruszamy do Cisteron. Mamy o Modern Muscle i... O, proszę bardzo, mamy tu korwetkę. Ja już jeździłem? O, jeździłem Mustangiem GT? Nie, nim nie jeździłem, bo gdybym nim jeździł, to bym miał już go stuningowanego w klasie A na maksa i miałbym go na pewno dostosowanego. Statystyka by była na poziomie 800? 800 chyba jest na klasy A. Chłopaki, to było naprawdę wyjątkowe. Tłum oszalał podczas ostatniego wyścigu. A teraz kolejny etap naszej wycieczki. Tym razem do Sisteron. Tak. Pamiętajcie, że nie liczy się, kto pierwszy dotrzy na miejsce. Możecie spokojnie podziwiać widoczki. Dobra, możemy spokojnie podziwiać widoczki, jedziemy na mistrzostwa, będziemy ścigać się muscle carami. Modern muscle car, czyli widzieliśmy tam na obrazku korwetę C7. Co tam jeszcze widzieliśmy? Nic nie widzieliśmy, była tylko korweta C7. Ale co możemy tam jeszcze spotkać? Zobaczcie, mam szósty bieg i 306 km na godzinę. Wiecie co? 300 km na godzinę spokojnie wystarczy mi do wygrania tych mistrzostw. Nie wiem jak mój... Fast and Furious. Nie widziałem tego samochodu. Nie wiem jak mój muscle spisze się na prostych w stosunku do innych muscle'ów z tej statystyki. Ale mam nadzieję, że poradzi sobie. Powiem, że na zakrętach jest naprawdę bardzo przyczepny, zaskakująco. Może za sprawą mojego tuningu, ale już na samym początku ja wam powiem, że ten samochód naprawdę robił robotę na ustawieniach fabrycznych. Fajnie się nim jechało, troszeczkę bardziej driftował. Teraz mam w nim i więcej mocy, i troszeczkę więcej przyczepności. Troszeczkę jest podsterowny. Próbowałem troszeczkę skorygować, ustawiając opony czy koła przednie bardziej w negatywie. No ale... No cóż, nie udało się tego zrobić tak perfekcyjnie. Tak czy inaczej, samochód nawet całkiem nieźle zasługuje się na tych zakrętach. Myślę, że najwyższa pora... On jest całkiem w porządku teraz. Więc najwyższa pora na to, aby po prostu nauczyć się nim jeździć i do niego przyzwyczaić. Żeby, tak jak w przypadku Subaru Imprezy, w ogóle nie myśleć o tym, że się jedzie tym samochodem, tylko po prostu nim jechać, po prostu go od razu czuć. Więc do tego trzeba troszeczkę dojrzeć też, ale... no Subarka była zrobiona przez jakiegoś może bardziej doświadczonego gracza niż ja, więc on mógł sobie ją dostosować po prostu perfekcyjnie, no. I ja sobie ten tuning wykorzystałem. Tam chyba można było też tuning
jakoś ocenić. Ogólnie jeśli ktoś sobie pomaluje ten samochód w grze, udostępni to malowanie, no to można je później sobie oceniać. Nie wiem jak jest w przypadku tuningu, ale no. Okej. Ale też chyba gdzieś tam ta ocena może być. Tak czy inaczej Subarką jeździło mi się super. Wracając do abonamentu, ja sobie chyba kupiłem abonament ten Xbox Gold czy coś takiego. Kupiłem go sobie na pół roku i on mi się skończył już chyba teraz, bo jak kupiłem, chyba jak kupiłem konsolę, a konsolę kupiłem, o Jezus Maria. Nie, moment, najpierw kupiłem konsolę, grałem bez Golda, a później jakoś chyba na jesień, późną jesienią kupiłem sobie, to by się zgadzało wtedy, kupiłem sobie Golda. Nie kupowałem, pamiętam, że nie kupowałem na rok, ale kupiłem sobie chyba na pół roku. No i mi się teraz skończył, ale wiecie co? Ja tak naprawdę na konsoli gram tylko Forzę. Tylko Forzę. Więc tak troszeczkę mi się to nie kalkuluje, żeby kupować tego Golda. Jedynie, najchętniej to ja bym kupował sobie Golda powiedzmy na godzinę, kiedy nagrywam odcinek albo kiedy sobie po prostu gram online, bo ja Forzę, no lubię tę grę, tak, ale gram w nią przeważnie wtedy, kiedy nagrywam. Czyli tak kilka razy w tygodniu sobie do niej zajrzę, powiedzmy, nie? Tam dwa razy, czy tam jeden raz sobie tam zajrzę. To jest moim zdaniem niemało, bo są gry, do których w ogóle nie wchodzę, a są też zajebiste, jak na przykład The Division potrafię nie grać 3 tygodnie, a potem sobie gram, nie? Więc ja mam naprawdę dużo gier i powiem wam, że mam naprawdę dużo dobrych, fajnych gier, w których można się zatracić, stracić totalnie, a jednak wybieram po prostu z tych, tych dobrych, po prostu te najlepsze, które są najbardziej wciągające i wcale to nie oznacza, że to są jakieś produkcje mega kasowe, bo na przykład gram w Subnautikę, gra jest ze wczesnym dostępnie na Steamie, nie jest jakoś reklamowana specjalnie, a jest mega wciągająca jak dla mnie. No też to też zależy kto co lubi, ja lubię w grach wolność i to mi dostarcza Subnautika. Tak czy inaczej, ja tego abonamentu w Forzie nie używam jakby w 100%, nie? Przez 90% czasu ten abonament sobie jest kupiony, ale co się z nim dzieje? No nic się z nim nie dzieje. No, najchętniej to ja bym oddał komuś, żeby sobie ktoś grał na tym koncie i żeby czerpał z tego fun, a żeby to się nie traciło, bo to są zmarnowane pieniądze w tym momencie. Ja czuję, że ja zmarnowałem po prostu kasę. Wrzuciłem ją w błoto. No to nie jest miłe uczucie. Zobaczymy. Wow! Udało się zdobyć 10 tysięcy kredytów. Moi drodzy, piękna sprawa. Jeszcze dodatkowy samochód udało się sfotografować. Tak czy inaczej, jak już wszedłem w to menu fotografowania, nie wiem, czy to widzieliście na nagraniu, ale gra troszeczkę zwolniła. Tak jakby było 22-23 FPS. Wprawne oko pecetowca potrafi takie rzeczy wykryć bez problemu. Więc ja to wykrywam i wam mówię. Słuchajcie, co do filmu Need for Speed, ja już o tym mówiłem, zrobiłem dedykowany odcinek na temat tego filmu, który mi się bardzo, bardzo spodobał. Klimat w tym filmie przede wszystkim jest oryginalny, co mi się bardzo spodobało. Jest sporo takich filmów o samochodach, o tych tuningach, które próbowały upodobnić się do Szybkich i Wściekłych, natomiast film Need for Speed jest czymś zupełnie innym. Zupełnie inne doświadczenia z tego filmu Need for Speed niż z filmu Szybcy i Wściekli. Tutaj w filmie Need for Speed, no przede wszystkim nie mamy takich fajnych, przerobionych fur. Są to fury, jak już to przerobione jakoś tam standardowo, no nie? Mamy tu głównie egzotyki, więc takie fury jak GTA Spano, czy Koenigsegg Agera R, czy nie wiem, Lamborghini Sesto Elemento. To nie ma znaczenia, czy w tym filmie zostały użyte repliki, czy prawdziwe samochody. To jest tak, jak na przykład widzisz sobie iluzję jakiegoś magika, powiedzmy, nie? Nazwijmy to tak po imieniu. Widzisz iluzję magika i mądre osoby nie będą się zastanawiać, czy jak on to zrobił, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe. To, co robi magik, to jest show i on po prostu stara się sprawić
że będziesz się czuł jak głupek, bo nie wiesz, co się właśnie stało. Nie wiesz, skąd on wyciągnął taką kartę, nie wiesz, skąd on wyciągnął tam kury czy gołębia z rękawa. Nie wiesz, co się stało. I jako taki człowiek, który widzi wszystko racjonalnie, zastanawia się nad tym, starasz się myśleć, skąd, jak, dlaczego. Zamiast myśleć o tym, wow, jakie to było fajne, no nie? Tak często właśnie ludzie piszą w komentarzach, w zwiastunach tego filmu, czy na temat tego filmu na jakimś filmwebie. Boże, ale w tym filmie zostały użyte repliki, jak oni tak mogli zrobić? Boże, co za patola! Zamiast skupić się na tym, jak ten film był nakręcony, co było w nim zawarte. I powiem wam tak, fabuła to fabuła. To nie była mocna strona tego filmu. To takie sobie, no po prostu była jakaś tam fabuła. Jak dla mnie, nie? Ja wam mówię moje wrażenia z tego filmu. Nie wszyscy musicie się z tym zgadzać oczywiście, każdy tam ma swój gust. Ale to, co mi się najbardziej w nim podobało, to ukazanie emocji bohaterów podczas gdy jechali 400 km na godzinę albo gdzieś w okolicach. To było super. Ten główny aktor też nie był jakimś bogiem zagrywek, tak? Ale to, jak on zagrał, jak to było pokazane, jak była pokazana przede wszystkim prędkość, ja jestem skłonny zobaczyć ten film drugi raz. Właśnie ze względu na tą prędkość, która została w nim ukazana. To było świetne. Ten wyścig agrami. Wow. I zbliżenie na twarz kolesia. Wow. Super sprawa. Jak jedzie i się wydziera, że on już nie może tego znieść, że ta prędkość jest za duża, że rozpierdzielał mu łeb adrenalina albo coś innego. On tego nie może znieść i to mogli się wyczytać z jego twarzy. To było super. No i właśnie to mi się w tym filmie najbardziej podobało. Oczywiście samochody, te wszystkie wyścigi, to było super. Ale wow, cała ta oprawka. Jak ten film był zrealizowany, to było ekstra. To było naprawdę ekstra. Ja sobie ten film jeszcze raz muszę obejrzeć. Kupię go sobie na DVD, bo oczywiście każdy maniak samochodowy musi mieć jakąś tam kolekcję swoich ulubionych filmów motoryzacyjnych ze sobą. Kiedyś też oglądałem, może jak część z was, filmy właśnie tak w necie. Starałem się oszczędzać? Nie wiem, czy to jest oszczędność. Po prostu nie miałem kasy na to, żeby iść na jakiś film do kina. Albo nie miałem z kim, bo nie miałem dziewczyny. A teraz mam z kim, to raz, ale nawet jeśli nie miałbym z kim, to bym poszedł sam albo z kolegą. Dlatego, że nie chodzi też o to, że doświadczenia z oglądania filmów w kinie są lepsze. Ja na przykład lubię oglądać filmy w małym kinie, na małym ekranie, bo jak jest duży ekran, to ja kurde, patrzę, tam ktoś idzie, tam. Jeszcze jak siedzisz za blisko, to już jest w ogóle, no nie? A małe kino, siedzisz sobie z tyłu, przeważnie są wolne miejsca, znalazłem jedno takie swoje ulubione kino, gdzie sobie chodzę i jest po prostu ekstra. I ja po prostu chcę wspierać twórców tych filmów, bo to, co oni robią, to jest niesamowite sprawa. Oczywiście filmy, które mi się spodobają. Niekoniecznie musi to być jakiś film akcji. Lubię też filmy inne, no nie? Ach, trochę odbiegłem od tego tematu motoryzacji, co? Przepraszam, no ale to zawsze te odcinki z Forzy takie są, że jak już zaczynam jeden temat i skupiam się na nim, no to łapię jakieś tematy poboczne i tak dalej, i tak dalej. No wszystko się ze sobą jakby łączy, no nie? No, ale ojej, jedzie chyba tam właśnie ten z przodu, ten najnowszy Chevrolet Camaro z filmu Szybcy i Wściekli. Prowadzi teraz Lord of War, czy Lord of War, tak się powinno się to wymawiać. Tak czy inaczej, Ford GT500, Chevy GT500 radzi sobie fajnie. Widzicie, że na zakrętach troszeczkę pływa. W moich odczuciach, myślałem, że to ostatnie okrążenie. W moich odczuciach samochód jest troszeczkę podsterowny, czyli wywala go z zakrętu, krótko mówiąc. Ale radzi sobie. Pierwszy wyścig był dupny, no bo musiałem się chwilę przyzwyczaić do tego auta. Muszę wam powiedzieć, że przyspieszenie na prostych nie jest fascynujące i mógłbym troszeczkę więcej mocy tutaj kosztem trakcji dać. No bo też to pokonywanie zakrętów nie jest świetne, to trzeba przyznać, ale można tym samochodem sobie
grać. I zobaczymy, czy uda mi się pokonać tych dwóch durni z przodu. Na zakrętach trzeba mocno hamować. Mamy przed sobą Dodge'a Challengera, mamy Camaro. Spróbujmy się złapać za Camaro. To są ostatnie metry tego wyścigu. Jeśli zdobędę trzecią pozycję, też nie będzie źle, ale jeśli zdobędę pierwszą, to będzie kapitalnie. Troszeczkę muszę się skupiać na tych wyścigach tutaj. Patrzcie na to. Yeah! I co powiesz na to, bitch? Nie wiedział, że tak można skrócić. Czy to na pewno Camaro? Wygląda na Camaro, ale cholera wie. Te nowe samochody. Camaro Z28, 15 rocznik. Pięknie, udało mi się pokonać. Ładnie tam ściąłem przy tych budynkach. Poszło super. Chociaż no troszeczkę mi brakuje tego przyspieszenia. Może powinienem coś pokombinować przy tym samochodzie. Może... Nie no, z wagą nie chciałbym tutaj zjechać. Nie wiem, co bym tutaj mógł poprawić. Może opony gorsze by zainstalować. Nie te wyścigowe, te sportowe. Mamy tutaj Centrum Horizon. Dobra, spróbujmy, pokombinujmy. Przecież od tego jest Forza, żeby się bawić, prawda? Zainstalujmy tu opony może... Nie te super. A opony bardzo ogólnie dają dużo do osiągów. Ale czasami jednak, jeśli jedzie się na przykład, jeśli startuje się na pół gazie, bo ja teraz tak wciskam sobie gaz do końca i samochód fajnie przyspiesza sam. No inna sprawa jest taka, że mam pomoc włączoną, czyli kontrolę trakcji. To bardzo, bardzo pomaga w Fordzie, szczególnie przy muscle carach. Jeśli chce się jechać prosto do przodu na prostej drodze, no to lepiej mieć włączoną kontrolę trakcji, bo normalnie bez kierownicy nie podchodź. Warsztat. Wchodzimy sobie do warsztatu. I tak, wywalimy opony. No kurczę, zobaczcie, jak spada mi stat, no nie? Zobaczcie, że też zmienia się troszeczkę profil tej opony, więc ona naprawdę w rzeczywistości się zmienia. Dajmy te standardowe, zobaczcie, jak spadła mi statystyka. Zobaczcie. Ej, zobaczcie. I teraz dajmy, pofolgujemy tu trochę, naprawdę. Poinstalujemy te części na maksa. Samochód powinien prowadzić się niebo gorzej niż wcześniej. Ale spróbujmy dodać też ospoilerowanie lepsze, jeśli się da. Da się na pewno i zrobimy tutaj większy docisk aerodynamiczny, więc przy wyższych prędkościach samochód powinien się lepiej zachowywać, ale z kolei przy niższych prędkościach to tylko bokiem człowiek. W sumie powiem wam, że zaletą grania offline jak ja teraz jest to, że części instalują się szybciej. Szybciej, jest, no. Niż jakbym grał online. Dobra, tutaj już mamy, okej. O, nie przesunęło mi się. Turbo mamy. Ojojoj, a co to nam się tu stało? Prędkość nam wzrosła. Ojojoj. Szeryjny intercooler sprawia, że mamy lepsze przyspieszenie, ale moment obrotowy chyba już niższy. Dajmy. Myk. Uwaga. No i co tu nam się dzieje z prędkością? Patrzcie, że instaluje lepszą część, która daje więcej kuniów, więcej kilowatów i staty spadają. Staty spadają, bo zwiększa się właśnie moment, a moment niekorzystnie wpływa ogólnie na samochód. Po prostu mamy gorszą trakcję. Hamulce mamy, zawieszenie mamy. Tutaj chyba, o właśnie, pamiętacie, waga wrogiem przyspieszenia, znaczy wysoka waga wrogiem przyspieszenia, to bądźmy dokładni. Tam, daram, daram, tam, patrzcie na to, chyba nawet bez ospoilerowania wyjdzie to wszystko, bo sprzęgło sobie zrobiliśmy, zobacz jaki to teraz będzie potwór. Dalej jest klasa S1, słuchajcie. I tutaj jak instalujemy spoiler, no niestety już statystyka wzrasta konkretnie. Dlatego spróbujmy bez ospoilerowania. Ja podejrzewam, że ten samochód będzie teraz latał. Nie dość, że daliśmy więcej mocy, nie dość, że daliśmy gorsze opony. To jeszcze... To co jeszcze? To jeszcze nie mamy ospoilerowania. Wow. Zobaczymy, co to się teraz będzie działo. No podejrzewam, że charakterystyka tego samochodu powinna się zmienić o 180 stopni. Przede wszystkim przyspieszenie.
mamy zainstalowane części tuningowe praktycznie jak dla klasy S2. Przyspieszenie powinno nam się zwiększyć masakrycznie. Nissan G-Shock, tak się nazywa. To jakaś chyba jakaś specjalna wersja tej 370. Ciekawe. Dobra. Przyspieszenie powinno nam się na prostych zwiększyć diametralnie, ale co będzie z prowadzeniem? Boję się pomyśleć, ale może nie będzie tak źle, co? Przyspieszenie jest wyczuwalnie inne. Zmienił się także dźwięk samochodu, jest taki bardziej trochę podkręcony. Ja może trochę podgłośnie grę, żebyście to bardziej słyszeli. Ściszymy sobie odrobinę radio, wyłączymy je na chwilę. I posłuchajcie. Zwróćcie uwagę na zegar. Na zegarze jest pokazane, że cały czas włącza nam się kontrola trakcji. To nie jest dobry znak. Chodź tutaj, Hennessey Venom. Ja cię chętnie tu wyzwę na pojedynek. Jezus Maria, start jest okropny. Dobra, olać go. Jedziemy na te mistrzostwa. Zróbmy to, co trzeba. O nie, tu mamy chyba przełajówkę. Nie wiem, czy ustawiać stresory. Ale dobra. Dajmy temu spokój. Ciszymy sobie trochę grę, żeby lepiej było mnie słychać, bo ten samochód jest mega głośny. I jedziemy na przełaj. Troszeczkę zobaczymy, jak ten samochód się spisuje na wybojach. Resory są ustawione tak średnio sztywno. Czyli nie są całkiem sztywno, ale nie są też całkiem miękko zrobione. Są gdzieś tak w połowie. I czy my damy radę? Na pewno będzie lipny trochę z ruszaniem na tych piachach, nie piachach, trawach, czymkolwiek. Okej, dobra, jest cel. Wow, most. Okej, dobrze, że są niewidzialne ściany, bo bym już poleciał. Samochód zmienił się diametralnie, jeśli chodzi o prowadzenie. Zobaczymy, jak poradzę sobie na wyścigu. Poprzedni udało mi się wygrać. Zobaczymy sobie. Boję się, bo wiem, że na zakrętach sobie nie dam rady, albo będzie mi znacznie ciężej. Tym bardziej, że jestem przyzwyczajony do samochodu, który no fajnie pokonał te zakręty stosunkowo do tego, co mamy teraz. Może być ciężko. Także trzymajcie się, usiądźcie wygodnie w krześle, bo show czas zacząć. Zobaczymy, co się stanie na prostych. Pogorszyła się trakcja, ale spróbuję... No, okej. Teraz powinienem dziadów tutaj dogonić jakoś. No, doganiam ich. Doganiam. Okej. Wow. O, dobra. Hamujemy. Trzymajcie się. O Jezus. Strasznie, na wybojach jest okropnie. No już się boję pomyśleć, co będzie na asfalcie. Znaczy, na asfalcie powinno być lepiej teoretycznie. O Jezus Maria. Już tutaj widać, że resory są za sztywno ustawione. Za bardzo mi wybija. Dobra, ale grunt, że na prostych jeszcze mogę coś tam powalczyć. Wyprzedził mnie Ford GT. Mustang GT. Ajajaj. O, no i zobaczcie, patrzcie teraz, co się dzieje. No patrzcie. Chyba go doganiam, no. Tak coś czuję. Trakcja jest okropna teraz. O Boże. Ale na prostych, kozak. Jezu, trzeba na przełaj. Ja cholera nie jechałem tego chyba jeszcze. Nie, na multiku to jechałem. Dobra, ale temu, co jedzie z przodu, można dać wygrać. Jest! Idź się w cholerę. Źle pojechałem. O, teraz dobrze pojadę. Moment. A, tutaj jest czekaj. No dopiero teraz mi się pojawił, jak ja chciałem sobie skrócić. No fajnie. Dobra, zaczniemy od tego miejsca.
Rzuca strasznie. Na zakrętach nie można mieć na full gazu wciśniętego, bo koniec. No lecisz już, już. Gdzie jechać? Tu. O, już myślałem, że tego nie można zniszczyć. Okej, można. No, na zakrętach jak ma się tak do połowy gazu, to jest jeszcze znośnie. Ja nie wiem, czy ja będę się trzymał jakiegokolwiek asfaltu. Okej. Gaz do końca. O, aha, dobra, na przełaj. Ja chłamuję tutaj, bo chciałem na asfalt skręcić, ale na szczęście nie trzeba. Przed sobą widzę już metę. O, patrzcie na to! Ciężko udało mi się jakoś jeszcze wyśrodkować ten poślizg. Fajnie, jak się używa troszeczkę tylko gazu tak tyciu tyciu, to samochód już fajnie się zachowuje. Dobra. No, nie mogło być inaczej. Z bebechami zainstalowanymi praktycznie pod klasę S2 nie mogło być tutaj gorzej, no, niż było w poprzednim wyścigu. Tak czy inaczej, w klasyfikacji generalnej jestem drugi, więc następna pozycja też musi być pierwsza, żeby wygrać mistrzostwa. To jest jak najbardziej w moim zasięgu. Tym bardziej tym Fordem, o ile w ogóle będziemy jechać po szosie. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że to będzie szosa. Zobaczymy. Moment. To też jest tutaj? No dobra, mamy jakąś nagrodę. Zobaczymy, co tym razem wylosuje. Chciałbym kasę w sumie. Kasa, 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 kasa. No dobra. 15 tysięcy. Dobra. I idziemy na zawody. Bierzemy moją Fordzinę. W sumie drugi to też Ford, ale nieważne. No jeśli chodzi o muscle car, to chyba takie liczące się marki z tych modern muscle car, to jest właśnie Ford, Chevrolet i chyba Corvette. Co jeszcze z takich samochodów byście zaliczyli do takich modern muscle carów? No i Dodge może jeszcze. No tam mamy Challengera przecież, nie? Dobra, teraz gaz do końca wcisnąłem. Kontrola trakcji się włączyła. Zobaczcie, że ona nawet na trzecim biegu się włącza. Nawet na czwartym coś tam mrygało. Wow. Ten samochód ma ogromną moc. Nie wyobrażam sobie jeździć z wyłączoną kontrolą trakcji w tym samochodzie na takim tuningu. Bez kitu. Ale zobaczcie, co się tylko dzieje, gdy wciskam gaz do końca. Ludzie. To są po prostu jaja. No, jak ja ich pięknie doganiam. To jest klasa S1. Świetnie sobie ten samochód teraz radzi na prostych. Zobaczcie, jaki kontrast między samochodem z takim tuningiem jak poprzednio, a z tym, co mamy teraz, prawda? Jest znaczna różnica, no. Ale ten Dodge też nie daje tu za wygraną. Zobaczcie, jaki cwaniaczek. Ale spoko, damy mu też radę. Otarcia są tu konieczne w tej grze, no nie da się tego uniknąć. Samochody driftują, nie są to hiper samochody jak Aventador czy jakieś tam inne super przyczepne wozy z mega aerodynamiką. Te wozy driftują i pływają po zakrętach, nie można ich opanować w 100%, dlatego zarysowanie i stłuczki to jest domena wyścigów. Właśnie modern muscle, albo ogólnie muscle carów, albo nawet samochodów klasycznych, bo tych klasycznych to już w ogóle nie da się opanować w żaden sposób. Chyba że kierownica, no to wtedy może i tak. Ładnie udało się pokonać ten zakręt, dzięki czemu podskoczyłem o dwie pozycje do góry. Tutaj bardzo kiepsko wszedłem przy samej wewnętrznej, ale to dlatego, że po prawej stronie nie widziałem troszeczkę, gdzie mogę dojechać, bo tutaj jest bardzo jasno w tym miejscu. Tu mnie... No i patrzcie, jak wchodzi. I on oczywiście wykręci. On wykręci, tak? On wykręci. Mhm. Dobra, próbujmy tu jeszcze. Tu trzeba mieć pierwszą pozycję. Warto by było. Oni tutaj czasami zwalniają. Mocno dosyć. Gonimy, gonimy, gonimy. Dawaj, włącz te wszystkie swoje konie i dogoń to dziadostwo z przodu. Jezus! Ja tu na pełnym gazie rzucam mu dupę! Nie wiadomo, co się dzieje! I jeszcze stuknąłem o tego dziada z przodu. On dosłownie popychany przeze mnie. Nie, tak nie będzie. Patrzcie teraz! No patrzcie teraz! Yeah! Tak się powinno wygrywać! Kurde! Cudownie, stary. Po prostu cudownie. Zaczynasz zjednywać sobie fanów. Tak!
Dobra, zobaczmy, czy jest. Jest pierwsza pozycja, ale jednym punktem wygrałem. I dlaczego do cholery, jak on nie był nawet chyba trzeci teraz? Nie wiem, skąd on ma te punkty. Ale. O, z tym samochód to. Czysta fantazja. Nie jest idealny, ale. No, powiem wam. Kurde, to jest maszyna niezła. Myślę, że. Kluczem tutaj do poprawy ogólnie prowadzenia tego samochodu na tym etapie to byłoby dodanie tutaj ospoilerowania. Myślę, że moglibyśmy też spróbować dać tutaj szersze opony z tyłu. Tak, bo ja dałem węższe, gorszej jakości te opony, ale węższe. I to mogło też wpłynąć ogólnie na pogorszenie ogólnie trakcji w tym aucie. Nie? No nic, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie, pa pa.